Mamy ułamek 1 trzecia i możemy go zapisać w innej formie, jeżeli pomnożymy zarówno licznik i mianownik, na przykład razy 2. 1 razy 2 równa się 2, 3 razy 2 równa się 6. Wiemy, że 1 trzecia to to samo co 2 szóste. Wiemy, że to prawda. 1 trzecia to po prostu inaczej nazwane 2 szóste. Zakładając, że już to wiemy, znajdźmy wśród tych równań obrazkowych te, które pokazują, że to prawda. Możemy zacząć od tego pierwszego. Tutaj mamy trzy równe części, czyli każda z tych części to jedna trzecia, i jedna z tych części jest pokolorowana. Po prawej stronie mamy sześć równych części. Cały prostokąt podzielony jest na sześć części, a zaznaczone z nich są dwie: jedna część, druga część. Ważna rzecz, z której należy sobie zdać sprawę, jest taka, że tutaj podzieliliśmy na trzecie części. Taki sam prostokąt, jak ten tutaj, który podzieliliśmy na szóste części. Porównujemy w ten sposób części tej samej całości. Jeżeli weźmiemy te dwa różowe kwadraty i złożymy je razem, to będą one miały tę samą powierzchnię, co ten większy prostokąt. To różowe równanie wygląda na dobre i obrazowe wytłumaczenie tego, że 1 trzecia równa się 2 szóste. Jeżeli bierzemy prostokąt, dzielimy go na trzy równe części i zabieramy z nich jedną, a potem bierzemy dokładnie taki sam prostokąt, dzielimy go na sześć równych części i zabieramy z nich dwie, 1 trzecia tutaj to to samo co dwie szóste tutaj. Bardzo ważne jest, żebyśmy jedną trzecią i dwie szóste zaznaczali na dokładnie takim samym prostokącie. Kiedy spojrzymy na te rysunki, widać, że to jest jedna trzecia. To jest jedna trzecia tej całej figury podzielonej na trzy równe części, czyli jedna z nich to jedna trzecia. A to są dwie szóste, bo mamy sześć równych części i zaznaczone są dwie z nich. I wiemy, że jedna trzecia równa się dwie szóste, ale to równanie obrazkowe nie jest prawdziwe. Ta zakolorowana powierzchnia jest mniejsza niż ta zakolorowana tutaj. Dlaczego to tak nie działa? Dlaczego ta jedna trzecia nie jest równa tym dwóm szóstym? Bo zabieramy dwie szóste z większego sześciokąta. Tutaj mamy 1 trzecią mniejszej figury, a tutaj dwie szóste większej figury. Nie można porównywać ułamków różnych całości. Dwie szóste większej całości będzie większe niż jedna trzecia mniejszej całości. Jedna trzecia i dwie szóste są równoważne, jedynie wtedy, kiedy są częściami takich samych całości. Tak jak widzieliśmy to tutaj czyli to nie jest prawda. Z tego samego powodu to tutaj to 1 trzecia, a to tutaj to 2 szóste, ale 1 trzecią wycięto z mniejszego koła niż 2 szóste. Czyli to również nie jest prawda. Korzystając z tej samej logiki, przeanalizujemy te obrazki po prawej. Wcześniej rozmawialiśmy o 1 trzeciej i 2 szóstych, a teraz dzielimy całość na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 części tutaj mamy i jest ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ósmych i porównujemy to do czwartych części, z których zaznaczonych są 3 części. Oczywiście prawdą jest, że 6 ósmych równa się 3 czwarte. 6 podzielone na 2 to 3, 8 podzielone na 2 to 4. Jeżeli pomnożymy lub podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to otrzymamy ułamki równoważne: 6 ósmych równa się 3 czwarte. Ale to równanie obrazkowe nie jest prawdziwe, bo 6 ósmych byłoby równe 3 czwarte, gdybyśmy wycięli je z tej samej wielkości rąbu, a te rąby nie są tej samej wielkości. To zdanie nie jest prawdziwe. Tak samo sprawa wygląda tutaj. Te koła są różnej wielkości, mają różną średnicę. Te same części wycięte z figur różnych wielkości nie są równoważne. W tym ostatnim przykładzie dzielimy takie same całości. Mamy tu coś na kształt strzałki w lewo. Jedna i druga strzałka to dokładnie ten sam kształt taka sama figura. Tutaj strzałka podzielona jest na ósme części, na pomarańczowo jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj strzałka podzielona jest na czwarte części i na pomarańczowo zaznaczono 3 z nich. To równanie jest prawdziwe. Wiemy już, że 6 ósmych i 3 czwarte oznaczają to samo i ten obrazek Pokazuje nam dokładnie to samo równanie. Zaznaczyliśmy 6 ósmych z takiej samej całości jak tutaj 3 czwarte. Widać to na tych figurach. Ta powierzchnia, 6 tych równych trójkątów, to to samo co te 3 równoległe boki. 3 z 4. Mają one takie samo pole powierzchni. Widać to wyraźnie. Każdy z tych trzech rombów jest odpowiednikiem takich dwóch trójkątów. Zaznaczmy je sobie wszystkie. Ten tutaj. Może być odpowiednikiem tego, jeżeli go odbijemy symetrycznie, jak w lustrze. I na koniec, myślę, że już widzicie o co chodzi, ten tutaj jest odpowiednikiem tego. Mamy w obydwu figurach zaznaczone te same ułamki, te same części całości. Jedyna różnica jest taka, że figura po lewej jest podzielona na więcej równych kawałków niż figura po prawej, ale to są ułamki równoważne. I te obrazki pokazują nam, że rzeczywiście 6 ósmych równa się 3 czwarte. Powtórzmy na koniec. 6 ósmych tej samej całości równe jest 3 czwartym tej samej całości.